Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie i o prowadzonej przeze mnie działalności na mojej stronie internetowej www.koa.pl. Robert Kiyosaki. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Sam jestem ciekaw, jakie będzie zainteresowanie tą audycją. W każdym razie temat mi samemu się podoba. Sam się podekscytowałem, żeby się dowiedzieć, co myślę na ten temat. Po kolei. Mam dwóch znajomych. Żartuję, mam więcej znajomych, ale o dwóch chcę mówić. Jeden z tych moich znajomych przeczytał kiedyś książkę Roberta Kiyosakiego, wprawdzie jedną i to do połowy, co charakterystyczne dla pewnych typów. W każdym razie chwycił coś, co uważał, że chwycił i powiedział, wow, zrobię coś. Zrobił firmę, potężną firmę. Potężna była przede wszystkim w jego oczach i w tym, że od razu pozatrudniał pracowników i podpisał z nimi umowy. To miała być potężna korporacja. Nie będę mówił gdzie, nie będę mówił w jakiej branży, ale ani jak człowiek się nazywał. Rozmawiałem z nim trochę i wydawało mi się wtedy, to było wiele lat temu, że trochę za szybko wystartował i mówię, słuchaj, może byś porozmawiał z moim kumplem, on odniósł sukces jakiś tam. On mówi, wiesz, on odniósł jakiś tam sukces, ja odniosę wielki sukces i dlatego od razu to nazwałem korporacją. Będę obracał milionami. No, po paru miesiącach skończyło się na setkach tysięcy długu. Dlaczego mu nie wyszło? On chciał zbudować sobie niezależność finansową, dochód pasywny, wszystko dobrze, od razu pozatrudniał ludzi. Mam innego znajomego, ponieważ to będzie pozytywny przykład, więc powiem od razu, o kogo chodzi. To Adrian Koczy. Adrian, kiedy już miał w miarę dobrze prosperujący biznes, opowiadał, że jego znajomy pożyczył mu kiedyś książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec. Później pojechali razem na szkolenie na temat nieruchomości i kupili wtedy budynek po dawnym ruchu i zrobili z niego budynek wielomieszkaniowy, podzielili się i to był pierwszy jego dochód płynący z inwestowania w nieruchomości. Adrian się rozwija, jak to sam mówi, nie pracuje już w firmie, a pracuje nad firmami. Tworzy kolejne biznesy, inwestuje w różne dochody bardziej pasywne. Każde słowo tu jest ważne, bardziej pasywne, to będę jeszcze rozwijał. I też czerpię z Roberta Kiyosakiego, jednak efekt ma inny. Dwóch ludzi, dwa różne spojrzenia, dwa różne efekty. A jak jest u ciebie w życiu? Widzisz, z Robertem Kiyosaki to jest tak, jak z nożem. Zależy, jak go używasz. Przede wszystkim myślę, że jest kilka nieporozumień. Pierwsze, Robert Kiyosaki to jest typowy wizjoner. Tak w teorii tworzenia teamu, gdzie mamy cztery funkcje, wizjoner, strateg, administrator i realizator. Nie chcę tutaj tej całej teorii rozwijać. Bardziej zainteresowane osoby, proszę o kontakt indywidualny. Natomiast generalnie to jest wizjoner. Czyli człowiek, który przedstawia wizję, jakiś punkt dojścia. I wizjonerzy przedstawiają nam pewne ideały. Uwielbiam to powiedzenie. Ideały są jak gwiazdy. Nie możesz ich dosięgnąć, ale możesz się nimi kierować. Ideały są jak gwiazdy. Nie możesz ich dosięgnąć, ale możesz się nimi kierować. Więc Robert Kiyosaki mówi o pewnym punkcie dojścia. Mówi o czymś takim, że ty już nie pracujesz sam, tylko tworzysz kolejne biznesy, tworzysz pewne dochody pasywne i to wszystko tak fajnie funkcjonuje. Czy można stworzyć całkowity dochód pasywny? Powiem na końcu tej audycji, co uważam na ten temat. A ty słuchając, wiesz, zastanowisz się, co ty uważasz i każdy z nas zostanie przy swoich wnioskach. Więc to jest taki punkt docelowy. Wiesz, nie jest dobrze, kiedy punkt docelowy to jest coś, co myślisz, że da się osiągnąć od razu. Ot tak. Wiesz, byłem na wielu szkoleniach. Najbardziej pomogło mi szkolenie, które trwało weekend, za które zapłaciłem 50 zł, które przeprowadził mój znajomy w Głogowie i który był tylko krok przede mną. Ponieważ po tym szkoleniu zacząłem inwestować w nieruchomości. Można powiedzieć, że merytorycznie on był tylko krok przede mną.
że finansowo był tylko krok przede mną. Jednak to szkolenie mi dało najwięcej. Być może właśnie dlatego, że był krok przede mną. Czasami, kiedy słuchasz kogoś, kto jest dużo dalej, to jest ważne, to poszerza twoją perspektywę, to pokazuje ci o wiele lepsze sposoby myślenia, jednak najpraktyczniejszych rzeczy nauczysz się od ludzi, którzy są krok przed tobą, bo oni jeszcze pamiętają, jak ten krok przechodzili i najbardziej umieją ci pomóc. W każdym razie, kiedy zacząłem czytać Roberta Kiyosakiego, myśleć o różnych rzeczach, inwestować w nieruchomości, otwieraliśmy wtedy z żoną sklep. Od początku chcieliśmy, żeby to był dochód pasywny. No, oczywiście na początku sami trochę pracowaliśmy, potem zatrudniliśmy pracownika i potem zaczęliśmy robić coś, co ani nie było pracą w sklepie, ani nie było też dochodem pasywnym. Ponieważ nie siedziałem od 10 do 18 w sklepie, ale jednocześnie nie było tak, że nic nie robiłem i co miesiąc dostawałem dochód. I wtedy czytałem książkę Kamila Cebulskiego Myśleć jak milionerzy. I ta książka, wtedy jak ją przeczytałem, to powiedziałem sobie, wow, w tej książce jest to, czego brakowało mi w książkach Kiyosakiego, czyli jak praktycznie krok po kroku to robić. I w tej książce rozpoznałem coś, czego większość ludzi nie rozpoznaje. Wiesz, jak jest kwadrant przepływu pieniędzy Roberta Kiyosakiego? Jeżeli wiesz, o czym mówię, to wiesz, a jeżeli nie wiesz, to sobie wygooglasz i w necie zobaczysz. To tam, gdzie się schodzą te linie pozioma i pionowa w środku, dałbym takie coś jak zarządzanie. Czyli jesteś w lewym dolnym kwadrancie, czyli samozatrudniony i przechodzisz do prawego górnego, czyli właściciel biznesu, to przechodzisz przez środek, przez punkt, który ja nazywam zarządzaniem. To znaczy, że jeszcze to nie jest moment, kiedy jesteś właścicielem, ale to jest moment, kiedy już nie wszystko zależy od ciebie. I widzisz, to jest tak, jak Adrian Koczy to nazywa świetnie. On stawia pytanie ludziom, kiedy na przykład ktoś myśli o założeniu biznesu i zwraca się do niego z poradą, czy jak prowadziliśmy szkoleniowo biznesu, zwraca się do niego z pytaniem o biznes, to on się zwraca do niego z kilkoma też innymi pytaniami, żeby pomóc temu człowiekowi odpowiedzieć samemu sobie na ważne pytanie. I jedno z pierwszych pytań to jest, chcesz pracować w firmie, czy pracować nad firmą? I teraz tak, zarządzanie to jest ten etap, kiedy jeszcze pracujesz w firmie. Czyli wrócę do tego przykładu z naszym sklepem. Był pracownik, który sprzedawał produkty, który sprzątał zwierzętom, który dbał o czystość i tak dalej. Natomiast ja byłem tym, który robiłem zamówienia, płaciłem rachunki, ja zarządzałem. Mówiłem pracownikowi, co ma zrobić. Czyli ciągle byłem w firmie. Byłbym nad firmą, gdybym był nadzorcą, a nie zarządcą. Dobre, co? Zarządca to jest ten, który jednak musi być, a nadzorca jest to ten, który spotyka się z zarządcą, czyli nadzorca zarządza zarządcą. Tak podobno Anglicy słyszą język polski. Dobra. Więc nadzorca nadzoruje to, co robi zarządca. W jaki sposób? Spotyka się z nim i rozlicza go z efektów. A zarządca ma z kolei pracownika w sklepie, którego rozlicza. Widzisz, w ten sposób to działa. I bycie nadzorcą to jest ten etap taki, nazwijmy, finalny. Natomiast kiedy cokolwiek rozwijasz, to ważne, żebyś miał właściwą wizję. Przede wszystkim wizją docelową może być bycie nadzorcą, czyli spotykasz się, upraszczam, raz w roku z kimś, kto zarządza jakimś twoim biznesem, przyglądasz się temu, jak to idzie i mówisz, świetnie, super, co zrobimy w tym roku, robicie jakąś wizję, plan. Kiedy jesteś zarządcą, nadzorujesz tych, którzy realizują plan, który wspólnie ustaliliście. Tak? Więc te etapy warto znać. Dlatego jeżeli przeczytałeś książki jakieś Roberta Kiyosakiego i masz wizję, przeczytaj jakieś książki typu Myśleć jak milionerzy Kamila Cebulskiego, które mówią o praktycznych aspektach, co trzeba zrobić, o tych etapach, o wszystkich rzeczach, które w tej książce są już jako owoc, a tutaj masz jako ziarno. Czyli jak posiać to ziarno, jak pielęgnować to ziarno, żeby mieć ten owoc. Druga rzecz, idź swoim tempem. Idź swoim tempem. Czasami mamy zbyt bujne wyobrażenie, albo zbyt małe wyobrażenie, jakim tempem możemy iść. Zbyt bujne to jest od razu wskakujemy w coś, na co nas nie stać. To znaczy, jak to rozpoznać? Przede wszystkim rozpoznajesz to emocjonalnie, że jeżeli przekraczasz swoją strefę komfortu i odczuwasz lęk,
nad którym możesz zapanować, jest w porządku. Jeżeli odczuwasz olbrzymi strach albo panikę, to znaczy, że próbujesz robić za duży krok. Ale drugie, ponieważ dzisiaj chcę się skupić mocno na tym biznesie i na tego typu rzeczach, przede wszystkim finanse ci to powiedzą. Emocje mogą cię oszukać, finanse rzadko. Tak? Emocje można oszukać, bo za pomocą pięknych słów można się bawić rzeczywistością. Tak? Można powiedzieć kreatywna księgowość i to brzmi zupełnie sympatyczniej niż na przykład oszustwo. Tak? I teraz emocje można oszukać, finanse już trudniej. Ktoś powiedział, że piękne słowa źle brzmią na rachunku w banku. Ponieważ na rachunku w banku widzisz gołe, suche cyfry albo gołe, suche zera, oby zera, a nie minusy. Więc jeżeli chcesz coś zrobić, a brakuje ci finansów, to oczywiście możesz pomyśleć o inwestorze, ale lepiej jest pomyśleć, czy nie rzucam się z motyką na słońce. Lepiej jest pomyśleć, czy rzeczywiście biorąc ten kredyt będę miał taki dobry zwrot z inwestycji, że spłacę ten kredyt. A co jak mi nie pójdzie? Lepiej iść po prostu swoim tempem. Mój znajomy, który od 23 lat prowadzi dobrze prosperujący biznes, ma taką zasadę. To pierwszy raz usłyszałem od niego. Lepiej małymi łyżkami, ale systematycznie się najadać, niż raz na jakiś czas wziąć chochlę i nachapać się dużo. Takie jest jego podejście. Generalnie uważam, że te fazy rozwojowe w biznesie są ważne, że jeżeli umiesz coś na jakimś poziomie i dobrze to wykonujesz, a ciągle się rozwijasz jako osoba i rozwijasz swój biznes, pracujesz nad nim, to w pewnym momencie nastąpi skok rozwojowy i znajdziesz się na wyższym etapie. A jeżeli wskoczysz w to w sztuczny sposób, na przykład weźmiesz za duży kredyt, to może lepiej po prostu zgromadzić te pieniądze samemu i swoim tempem, które może być wolniejsze, jednak ostatecznie jest skuteczniejsze. Podobno tak hoduje się duże bambusy, że kiedy sadzi się pęd bambusa, przez rok czasu kładzie się na nim bardzo ciężki kamień i on nie wyrasta w górę. Przez ten rok, nie mogąc rosnąć w górę, rośnie w dół, czyli rozbudza i rozwija swój system korzenny, tak mocno zakorzenia się w glebie i tak ma silne oparcie, że kiedy po roku zabierasz ten kamień, to w ciągu roku uzyska o wiele większą wysokość i jest o wiele solidniejszy i stabilniejszy niż inne bambusy, które rosły bez tego kamienia. Więc czasami jakieś takie kamienie ograniczeń, które są nad naszym życiem, one pomagają nam zapuścić korzenie w rzeczywistości, twardo stać na ziemi, mieć silny punkt oparcia i rozwijać się. Na przykład jeden z silnych punktów oparcia, które ma mało ludzi, to jest to, żeby mieć jakieś zaplecze finansowe. Że tak jest ten kwadrant przepływu pieniędzy Kiyosakiego, to mój znajomy mówi, ja całkowicie się z nim zgadzam, że bardzo dobrze jest, żeby każdy był inwestorem. Że zrób chociażby najmniejszą inwestycję, czyli odłóż pieniądze na lokatę. Nie pchaj wszystkich pieniędzy w jeden biznes. Miej coś gdzieś odłożone indziej i zainwestowane w co innego. Ok, czyli mówiłem tak o tym, że kiedy patrzysz na Roberta Kiyosakiego, patrz na punkt docelowy, a niekoniecznie na punkt startu. Drugie, idź swoim tempem, które przede wszystkim pokażą ci finanse, które masz. Trzecia rzecz. Większość ludzi kojarzy kwadrant, a nie trójkąt, kiedy myśli o Kiyosaki. A niedobrze to jest. Co mam na myśli, kiedy mówię kwadrant, a nie trójkąt? Kwadrant to jest cztery sposoby generowania finansów, które oczywiście nie wymyślił Kiyosaki, tylko on to rozpowszechnił. Tak? Czyli jesteś pracownikiem u kogoś, albo jesteś samozatrudniony, albo jesteś właścicielem biznesu, albo jesteś inwestorem. To jest kwadrant. Natomiast po raz pierwszy, chyba tak patrząc po kolei na książki, pojawia się to w inwestycyjnym poradniku Bogatego Ojca, trójkąt. Natomiast ten trójkąt jest rozwinięty i to jest genialna książka. Robert Kiyosaki, rozwijając się, później myślę, że pisze też książki, odpowiadając na potrzeby pewnych ludzi. Jest taka książka jego Zanim rzucisz pracę, gdzie rozwija taki trójkąt, jak zbudować dobrą firmę. I w tym trójkącie jest 8 zagadnień. To jest takie, musisz posiadać misję. Misja misja musi być zarówno finansowa, jak i duchowa. Finansowa, czyli
zdobywasz na tym jakieś finanse, a duchowa, czyli coś, co cię rajcuje. To jest dobra misja, kiedy ma te dwie rzeczy. Musisz mieć zespół ludzi, z którymi pracujesz, i przywództwo. Musisz mieć jakiś styl przywództwa. To są jakby te trzy ramiona trójkąta i potem są jeszcze pięć elementów w środku. Czyli pierwsze, musisz dbać o przepływ finansowy. To jest pierwsza rzecz. Twój cash flow, tak? Finanse. Drugie, musisz mieć zdolności komunikacyjne, rozmawiania z ludźmi. Trzecie, musisz mieć systemy, które działają, żebyś ty sam nie musiał działać. Czwarte, musisz znać prawo i dopasować się do niego. I na samym końcu dopiero jest produkt. Bo sam produkt jest niczym, jeżeli nie masz dobrej misji, dobrego zespołu i nie wiesz, jak przewodzić ludziom. Potem, jeżeli nie umiesz zrobić, wygenerować przepływu pieniężnego, jeżeli źle się komunikujesz, jeżeli nie stworzyłeś dobrych systemów, jeżeli nie znasz przepisów prawnych, jeżeli to wszystko nie funkcjonuje właściwie, to sam produkt niewiele ci pomoże. Tak, znany przykład. Kto potrafi zrobić hamburgery lepsze od tych, kto robi McDonald's? Prawie każdy, kto zna się chociaż trochę na gotowaniu. A kto robi na tym kasę? McDonald's. Oczywiście głównie on robi kasę na nieruchomościach, ale to jest inna rzecz. Więc te 8 elementów składowych tworzenia dobrego biznesu powinieneś poznać przede wszystkim. Jeżeli to poznasz przede wszystkim, to będziesz wiedział, jak budować biznes. Ta książka, Zanim rzucisz pracę, bardzo fajnie to pokazuje. Zresztą wiesz, w tej książce jest dużo takich rzeczy pokazanych, tak jak Kiyosaki, jak on sam budował, że to jest cecha charakterystyczna, tak? Kiedy czytasz obecne książki Maxwella, obecne książki Kiyosakiego, obecne, które pisze w ostatnich latach, a nie wcześniejsze, to widzisz, że kiedy człowiek już trochę dojrzewa, kiedy człowiek już trochę osiągnął swoje cele, czuje się bardziej bezpieczny, już jest rozpoznawalny, znany, zaczyna też pisać o swoich słabościach, o rzeczach, które mu się nie udały. I wtedy czujesz taką ulgę, aha, to jemu też nie wszystko dobrze wyszło. Więc dobrze przyjrzyj się temu trójkątowi, zanim zachwycisz się kwadrantem. Kolejne zagadnienie to jest pytanie, czy można mieć wolność finansową. No właśnie, to zależy, jak zdefiniujesz wolność. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Czy można mieć taką wolność, że po prostu nic nie robisz, a masz z tego gotówkę? I tak, i nie. Mam znajomego, który zbudował w Amwayu swoją sieć, bardzo dużą. Kiedy ta sieć się rozrasta do jakiegoś poziomu, to firma Amway odkupuje tą linię od ciebie i po prostu on co miesiąc 9600 dostaje co miesiąc. Tak? Adrian Koch opowiadał, że kiedyś właśnie zachwyciło nim, pracował jeszcze, chyba był pracownikiem u kogoś na etacie, i kiedy pracował, usłyszał o człowieku, który sprzedał jakiś tam swój biznes, zarobił wtedy 500 000, wrzucił to na lokatę i wyjechał sobie gdzieś na wakacje, żeby odpocząć po kilku latach intensywnej pracy. Adrian mówi, że zachwycił się wtedy tym, że wow, ten człowiek rzucił pieniądze na lokatę i teraz ma pieniądze i nie musi nic robić. Teraz po latach, kiedy Adrian to wspomina, mówi, nie wiem, co się działo dalej z tym człowiekiem, ale wiem, że jeżeli on tylko wrzucił to na lokatę, to już sama inflacja powoduje, że te zyski są mniejsze. Że jednak ciągle się rozwijając i rozwijając się jako człowiek, i rozwijając się biznesowo, nawet jeżeli bardzo lubisz swoją pracę, to jednak ciągle pracujesz. Kiedy marketingi wielopoziomowe tak rozwijają się i ludzie się nimi zachwycają i wciągają w to innych, ja sam jestem w trzech, w jednym jestem tak lekko aktywny, a w dwóch jestem dlatego, że mam produkty, które uważam, że są dobre, o 30% tańsze. W każdym razie, kiedy próbują cię zwerbować, mówią, będziesz miał dochód pasywny. No według mnie nie. Rozmawiałem kiedyś z taką kobietą, ona zrobiła spotkanie u nas w Głogowie, w domu mojego znajomego, i mówi, patrz, masz dochód pasywny. Ja mówię, co masz na myśli? No ktoś coś sprzedaje, a ty masz tego dochód. Ja mówię, no ale zobacz, ty przyjechałeś tu na spotkanie, ciągle budujesz swoją sieć, spotykasz się z tymi ludźmi. Ona mówi, no ale to jest wspaniałe, ja uwielbiam tych ludzi, to jest super. Ja mówię, to jest świetne, że lubisz swoją pracę. To jest świetne, że w pracy czujesz się świetnie. Fantastyczna rzecz. Natomiast ciągle to jest praca. Uważam, że nie masz wtedy dochodu pasywnego, masz dużą dźwignię finansową. Ja osobiście tak to nazywam. Jeżeli jest ktoś, kogo ja wciągnąłem w taki biznes wielopoziomowy, marketing wielopoziomowy, i on coś sprzedaje, to jest moja dźwignia finansowa, ja mam jakiś tam dochód. Możesz to nazywać dochodem pasywnym. Nie chodzi mi o słowa, chodzi mi o pewną rzeczywistość.
Kiedy masz nieruchomości, tak? Na przykład Aden ma tych trochę nieruchomości, jednak to jest tak, jeżeli masz zarządcę, który sam zbiera co miesiąc i tak dalej, no to twoje zyski są trochę mniejsze. Jeżeli samemu chodzisz, no to jednak poświęcasz jakiś czas. Oczywiście to jest tak, jak powiedział mój brat kiedyś, powiedział, nagraj taką audycję. Jak wysyłając 3 SMS-y zarabiam 3000 miesięcznie? No wysyłam 3 SMS-y mówiąc, przyjdę dziś po czynsz. I przychodzę do tych mieszkań, które mam, zbieram pieniądze i w ten sposób zarabiam, tak? Jednak muszę tam pójść. Jednak kiedy coś się dzieje, pękła rura, coś się stało z bojlerem, jednak ciągle jestem w to zaangażowany. Więc co chcę pokazać? Dobrze jest tworzyć dźwignie finansowe. Dobrze jest zarządzać różnymi rzeczami. Jednak uważam, że pewnym mitem jest myślenie, że to jest całkowicie dochód pasywny. Według mnie to jest silna dźwignia finansowa. No ale okej, nie musisz się ze mną zgadzać. Nie musisz się ze mną zgadzać. Każdy ma prawo się mylić, także ty, także ja. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Roberta Kiyosakiego, to jest tak zwana wizja tunelowa. Jak widzisz, zanim wyjaśnię, co to jest wizja tunelowa, jak widzisz, to co mówię, niewiele ma wspólnego z Robertem Kiyosaki, co więcej ma wspólnego z naszymi filtrami i sposobami patrzenia na rzeczywistość. Więc, co to jest wizja tunelowa? To jest prosta droga do fanatyzmu. Uchwycisz jakąś część prawdy i zrobisz z tego całą prawdę i powiesz, że rzeczywistość wygląda tak, tylko tak i tylko tak. Znana historia, ale dobrze to obrazująca, to jest kilku ludzi, którym zawiązano oczy i których wpuszczono do pomieszczenia, gdzie stał słoń. Oni nigdy w życiu nie widzieli wcześniej słonia, nie widzieli, nie znali takiego pojęcia jak słoń. Jeden chwycił jego nogę. Kazano mu powiedzieć, jaki jest słoń. On mówi, a słoń jest taka jak duża, ogromna kolumna. Drugi chwycił jego brzuch i mówi, to jest jak ogromna, ciężka piłka. Trzeci jego ucho i mówi, to jest jak potężny, ruszający się naleśnik. Każdy z nich chwycił jakąś część prawdy, ale nie całą prawdę. I teraz, kiedy czytasz tylko takie książki jak Robert Kiyosaki, dobrze jest przeczytać książki ludzi, którzy mówią wręcz przeciwnie. Na przykład 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrissiego. Niby taka sama książka. Jednak w tej książce on pokazuje, że sama nazwa zresztą coś pokazuje. 4-godzinny tydzień pracy. Czyli, że w tym tygodniu ja jednak pracuję. Chociaż jest to tylko 4 godziny, jednak jest to praca. Widzisz, dobrze jest poczytać różne książki, żeby sobie wypośrodkować, złapać balans, popatrzeć na różną rzeczywistość albo na tą samą rzeczywistość od różnych stron. To zawsze człowieka poszerza, rozwija. To sprawia, że pewne poglądy przestają już być takie atrakcyjne, a inne jeszcze nabierają na atrakcyjności. Więc dobrze jest nie sugerować się wizją tunelową tak, tylko tak i jedynie tak. Dobrze jest tutaj popatrzeć wszechstronnie i zobaczyć, że Robert Kiyosaki wnosi coś przez swoje książki, rozbudza coś, poszerza myślenie. To jest tak jak z grą w Cashflow. Tak? Ja trochę gram w tą grę, nie jestem trenerem Cashflow, nie prowadzę klubu, natomiast od czasu do czasu gram z różnymi znajomymi i czasami ludzie, którzy grają rzadko, mówią sobie, albo pierwszy raz mówią, a ja tutaj mam małe dochody, to ja, a ja mam duże, a ty masz duże dochody, to ty szybciej wyjdziesz. Duże dochody, duże koszty. Są inne strategie grania. Dosyć podobne, ale trochę różne. I teraz, kiedy tego nie rozumiesz i znasz tylko jedną strategię, to rzeczywiście utrudniasz sobie wyjście z wyścigu szczurów. Najbardziej sobie utrudniasz wtedy, kiedy dużo zarabiasz, bo mówisz, tu nie da rady wyjść. Nie, jest trochę inna strategia grania. I za chwilę powiem najważniejszą rzecz, którą uważam płynącą jako lekcja z tych rozważań. Zanim o niej powiem, daj mi minutę czasu. Więc pierwsza rzecz, rozwijają się i coraz więcej ludzi pyta, szkolenia przez Skype. Coraz bardziej idę w tą stronę, takich indywidualnych szkoleń przez Skype'a, ponieważ różni ludzie, którzy piszą, są z różnych miejscowości i czasami trudno jest gdzieś zrobić szkolenia. W ten sposób można się dogadać. Na mojej stronie www.koach.pl jest
taki cykl szkoleniowy Żyć pełnią życia i tam jest 6 tematów. Jest możliwe, żebyś jakiś temat nawet dostał za darmo albo w 1/3 ceny. Napisz do mnie, jeżeli jesteś tym zainteresowany. Nie będę tutaj tego rozwijał. Jeżeli chcesz podszkolić swoje umiejętności przemawiania albo zostać szkoleniowcem, bo chcę, żebym ci pomógł w tym, żebyś został szkoleniowcem nie tylko w nauczeniu umiejętności, ale też w wypromowaniu, zapraszam na cykl Przemawiaj z pasją albo na któryś element tego cyklu. Też napisz do mnie, jeżeli jesteś zainteresowany. Co miesiąc chcę nagrywać audycje, które będą do sprzedawania, godzinną audycję. W tym miesiącu to jest audycja pod tytułem Skąd czerpiesz życiową energię? Jest kilka elementów, z których możemy czerpać życiową energię. Jeżeli chcesz, to cena takiego jednego szkolenia, wykładu jest 10 zł. Napisz do mnie na maila. I ostatnia rzecz. Chciałbym zrobić coaching w Krakowie, czyli nauczyć Ciebie, czym jest coaching, jakie są podstawy coachingu i najprostszej metody coachingowej Grow, i w trakcie tego szkolenia jednocześnie będziesz przerabiał swój coaching. Kilka osób do tego potrzebuje, tak myślę, do 10 osób, minimum 3, maksimum 10 osób z Krakowa. Chciałbym to zrobić 16 września w Krakowie. Jak jesteś zainteresowany, napisz do mnie, też wyślę to newsletterem w najbliższym czasie. Ok, więc zainteresowani różnymi szkoleniami, coachingami, czy tym materiałem, skąd czerpać życiową energię, napiszcie do mnie. Natomiast teraz powiem, co uważam za najważniejszą rzecz, jeżeli chodzi o Roberta Kiyosakiego. Otóż według mnie Robert Kiyosaki jest wyzwalaczem. Co to znaczy wyzwalaczem? To znaczy, że on wyzwala w ludziach pewien potencjał. Mówi, możesz myśleć szerzej, możesz osiągnąć wolność, możesz mieć większy dochód, nie musisz tyle więcej pracować, żeby więcej zarabiać. On po prostu budzi coś w ludziach. Żeby tak bardzo praktycznie, przed laty mój brat szukał pracy i kiedyś z kumplem się spotkali, żeby się zastanawiać, rozważać, gdzie pójść do pracy, i w efekcie tych rozważań mój brat stwierdził, ja pracy nie potrzebuję, ja potrzebuję pieniędzy. Wtedy oczywiście lata temu traktowaliśmy to jako dobry żart, śmialiśmy się z tego. Robert Kiyosaki zarobił miliony na tym, że powiedział ludziom, że ty nie potrzebujesz pracy, ty potrzebujesz pieniędzy. Czyli on wyzwolił w ludziach myślenie w inny sposób niż myśli większość ludzi. I na sam koniec chcę ci przeczytać coś, co mówi Biblia. W 5 Mojżeszowej, czyli to jest taka księga, która została napisana, gdzie jest 10 przykazań, potem jest jak stosować te 10 przykazań, jak Mojżesz to rozumiał i tak dalej. Na sam koniec jest powiedziane tak o tych 10 przykazaniach. Bóg mówi, patrz, oto kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, byś miłował Pana Boga twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Tyle 5 Mojżeszowa w końcówce 30 rozdziału. I myślę, że podobnie jest z tym, co Robert Kiyosaki napisał. Możesz to użyć i może być to dla ciebie błogosławieństwem i sprawić, że będziesz żył dłużej i szczęśliwiej, a możesz tego użyć jak przekleństwo. I Bóg tutaj doradza, gdybyśmy mieli wątpliwości, mówi, wybierz przeto życie. Więc ja też chcę cię do tego zachęcić. Wybierz to, co dobre z tych książek i spraw, żeby twoje było życie lepsze, szczęśliwsze i bogatsze. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koach.pl. Pa, pa. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchacie kontestacji.